uciekinierzy to są uciekinierki, to są osoby, które musiały uciekać. Osoby, które bardzo często podlegają podwójnej stygmatyzacji, dlatego że musiały pójść w własny kraj, są innej narodowości, ale to są też osoby z mniejszości właśnie przynależą do grupy LGBTQIA+. No i w związku z tym razem tutaj tworzymy bezpieczną przestrzeń, gdzie mogą być. Pomogliśmy przez ten czas ponad 900 osobom. Because of such organizations, there are places where people can come and talk, ask something, to get to know other people and get friends especially. They were saying that they're like 50 years old, they never had friends. Это не принятие, это заявление о себе. Здесь большой спектр, большая часть работы именно в этом, там, где проблемы именно с родителями. So I was talking to a friend of mine, and after a while he decided to leave the country. I know that he went to Belgium or Sweden, I don't remember exactly, and he got married.